Cześć, dzisiaj taki oto przypadek. Dysk SSD Lite On pojemności chyba 128 GB. Oczywiście nie jest widoczny w systemie. Pozbędziemy się plomby gwarancyjnej, bo będzie trzeba go wyciągnąć i sprawdzę możliwości odzyskania danych z tego dysku. Zapraszam. Kanał pierwszy, no i reszta już będzie na ekranie komputera. Jeśli nie udaje się dostać do pamięci tego dysku, ale i na to powinien być jakiś sposób, prawda?
dane użytkownika zarówno z partycji D, jak i profilu użytkownika mamy odzyskane w 99,9%. I skoro tak dobrze idzie, to spróbuję wykonać pełną kopię posektorową. Pora przedstawić ostateczny wynik kilka ładnych godzin później. Myślę, że całkiem przyzwoity. Z partycji D jest odzyskane 100%, tak jak wcześniej mówiłem, danych klienta czy też klientki. Na dysku systemowym parę jakichś systemowych plików plus pliki z Chroma i innych raczej niepotrzebnych rzeczy będą uszkodzone. Reszta jest w 100% cała. Przypadek ten był o tyle trudny, że dla tych dysków i kontrolera, który tam jest, a dokładnie Marvel 88SS91888, dla nich jeszcze nie ma wsparcia technicznego, jeżeli chodzi o tryb technologiczny, czyli wszystko musiało być wykonywane na normalnie uruchomionym dysku. Jak widzieliście na początku, uruchomienie dysku sprawiło trochę problemów. Na szczęście udało się praktycznie wszystkie rozwiązać i nie bez problemów, ale odzyskać dane klienta czy też klientki. Fajną rzeczą było to, że ten dysk akurat był odporny na ładowanie w niego Celsjuszy i nie rozłączał połączenia SATA, nie przegrzewał się. Nie róbcie tego w domu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!